Dokładnie, znajdujemy się przed jaskinią, kryształową jaskinią, do której mieliśmy wejść, gdzie podobno czyhają na nas dosyć niebezpieczne pająki. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało już zaraz. I co jest, kurde, ja powiem wam, że muszę grać na drugim monitorze, bo nic nie widzę. Zupełnie nic nie widzę. Znaleźć troszeczkę na ślepo tej lecę. Inrat, tak się nazywa tej, to coś, co widzimy i to są te pająki. Ready. Właśnie, miałem podrzucić, pamiętam, zapomniałem o tym, znaczy, pamiętam, miałem to zrobić w późnym odcinku, miałem podbić dialogi, miałem przyciszyć efekty, ale wydaje mi się, że ogólnie to wiele nie zmieni. To jest załatwione, jeszcze ten mission niech przyjdzie i też wali w te pająki. Okej, wróćmy do Lipka, który tutaj będzie też, myślę, że już się nagrać ciosu nastawiał. Sure. No to ciosu jest głośne. Przez te dialogi? Mam nadzieję, że nie. Ja? Mieliśmy walić dalej. Carve. Tak samo. Yeah. No nie, to dzisiaj jest po prostu głośno. To nie jest to nic z mojej winy. Jak bym chciał. Yes. Ale muzyka jest bardzo fajna, muszę przyznać. Naprawdę bardzo mi się podoba. Nie wiem dlaczego, ja strasznie mi się tylko jeżdżę teraz z pełzaczami. Może dlatego, że za dużo grałem w Arkanie ostatnio. Przerwij walkę. Ready. Aż tu po prostu do niego strzel stąd. Mission. Chciałbym, żebyś weszła w zasięg. To łaska. Waliła dalej. Lipku. You asked for this! Yes. Nie mieszaj na razie. Oni mi się sobie poradzą na razie z tymi strzałami, no właśnie. Już wiem, dlaczego mi się kojarzą. Bo dźwięk jest bardzo podobny. W sensie ten dźwięk brzmi bardzo podobnie do niektórych dźwięków pełzaczy z Gothica. Czy też Arkanie ewentualnie. Dobra, myślę, że możemy go już atakować. Ponieważ nie chciałem wychodzić Lipkiem, ponieważ niby mam, prawda, leczenie, ale wolę go użyć, jak już wiecie. Wszyscy będą ranni, a wszyscy będą po części ranni. Kraw teraz został chorobą. Ale nie schodzi mu HP chyba za bardzo, z tego co widzę. Więc nie wiem, czy to jest jakaś taka choroba, w sensie, że zmniejszenie umiejętności, czy coś. Tak by wychodziło, no bo cały czas jego żywotność się trzyma na tym samym poziomie. Kinrad kolejny tutaj oberwie zaraz. Bardzo liniowe miejsce, ale to mnie akurat cieszy, nie lubię zbyt, że tak powiem, zaawansowanych jaskiń pod tym kątem. Ojoj, ale widzę, że tutaj będzie dosyć grubo, chyba. To są przynajmniej 4 Kinraty. Yes. Okay, oboje już są lekko ranni. Widzę, że kartowi zeszło to. Na cokolwiek, na któregokolwiek się tutaj rzuć. Ty, panie kolego, no... Tam jest jajo Kinrafa, ale to nas zostawmy. Okej. Kiedy pewnie to zrobiła ciosu tutaj, uskutecznia. Bardzo ładnie nam poszło, muszę przyznać, z samą czwórką. Też trójką, bo to jest czwarty teoretycznie. I to jeszcze jeden wyskoczył w międzyczasie, więc to mnie też cieszy. Ja wiem, że na tej planecie okej, niby występują, ale mogą się przydać na przykład w przyszłości, tak? Mogą się przydać dla kolejnych uczniów, żeby oni musieli, no, z drugiej strony może powinni tutaj przychodzić i je zbierać. Ale ja osobiście nie widzę problemu z tym, żeby samemu jeszcze jakoś pod altem, pod kontrolem, nie. Sprawdzę, czy mogę jakoś sprawdzić te wszystkie przedmioty, które mogę podświetlić, ale chyba nie za bardzo. Nie wszystkie, jak widzicie, mogłem zniszczyć. A! I w ogóle u was ścięło obraz. Dawno się to nie zdarzyło, więc wybaczcie mi za to, że tak teraz dopiero ogarnąłem, co się zdarzyło. Ja tutaj gadam jak głupi, to nie jest nic nowego chyba dla was, ale dlaczego teraz nic nie widzicie? Okej, okay. Ale właśnie i to są te problemy. Ja muszę 2 czy 3 razy wyjść, żeby ten obraz się ustabilizował. Teraz jak wejdę, to się ustabilizuje. Jeśli nie laguje, nie ścina, tak wiecie, nie klatkuje, to znaczy, że jest wszystko w porządku i przez jakiś czas będzie okej, ale jeśli klatkuje, to znaczy, że no nie za fajnie jest. I trzeba jeszcze raz wyjść. To są takie rzeczy, które odkryłem wraz z nagrywaniem tej gry. No mówię, niestety to boli, to jest Windows 10 i takie efekty są właśnie na nim. Właśnie, czy jeśli ja na przykład nie wyleweluję, to po co będzie dalej dostawała expa? Będzie jak najbardziej dostawała. Tak, okej.
Czyli okej, okay, czyli tutaj nie ma czegoś takiego, że jeśli nie wyleweluje postaci, to ona nie dostaje expa. Okej. Okay. Sure. Warto to zapamiętać, dlatego że na przykład w Pokémonach było coś takiego, że można było zablokować Pokémonom level upy. I właśnie zastanawiam się, czy tutaj to będzie działało tak samo, że po prostu jeśli mamy pewien poziom, to musimy nawet zlevelować, żeby dostawać dalej expa. Wychodzi na to, że nie. Oj, patrzcie, już tutaj karfy się nowe pojawiają. Czemu katy. Karf to jest nasz towarzysz jeden. Kappa. A myślę, że sobie wezmę Bastille oprócz naszego Lipka. Myślę, że wezmę Bastille, Lipka i Mission w przypadku. Ale kurczę, no lubię Karfa, tak? W sensie, okej, okay, nie jest tak, że ja go ultra lubię, hiper i najlepszy jest w ogóle, ale lubię go jako postać po prostu, ogólnie, więc nie mam z nim po prostu problemów. Jako z postacią i to jest dla mnie takie, że no, dlatego go biorę do tego teamu, tak? Z Bastillą mam... No, w sumie to ze wszystkimi mam prawie tak, oprócz tego Łukiego jakoś nie lubię za bardzo. Teraz będzie, że Lipki rasista czy coś tego typu. Będzie mi zarzucane. Bycie rasistowskim wobec Łuki. Ale nie, rzeczywiście jakoś tak ten Łuki, no ja nie przepadam za Łukim, bo one są zwykle takie, nie wiem, tępawe wydaje mi się. Są mocno nastawione na siłę, znaczy ja rozumiem, on nam złożył tę przysięgę i tak dalej, ale... No mech, a tutaj każda z tych postaci, i Mission, której co prawda Kurhan bardzo nie lubi. Bo jest taka niby dziecinna. Znaczy trochę jest takim dzieciorem, bachorem i tak dalej, ale mi to jakoś bardzo nie przeszkadza. Z drugiej mamy Karfa, który jest dosyć ostry i mało ufny. No i trzeciej mamy Bastille, która jest Jedi i właśnie chciałbym się o niej trochę dowiedzieć też, tak? No ale zobaczymy jak to będzie. Na razie udało się zabić kolejnego Karfa. I co, i uciekamy na ziemię rodziny Matale. Ojejku, więcej tego. No daj, mówię, tego się od cholerki respi. Zobaczcie, ale moje ucho po prostu nie daje mi dzisiaj spokoju, jak nie nos to ucho. Chyba za długo po prostu siedzę w słuchawkach. I to jest prawda, że jak siedzę na przykład za długo w tych słuchawkach akurat, bo one są troszeczkę mniejsze niż moje małżowiny, to bardzo mi dociskają te małżowiny i przez to... czyż... No nie, no nie płatki do końca. Te małżowiny i przez to mnie po prostu całe ucho potem boli. Przez parę dobrych dni, więc... no ja się staram ograniczać, żeby nie siedzieć w tych słuchawkach więcej niż nie wiem, 6-7 godzin dziennie, tak? To jest maksimum, myślę, które jest, że tak powiem, w cudzysłowie zdrowe dla moich uszu. Ja rzeczywiście zdarza się często, że siedzę po te 8 godzin na przykład, ale to są momenty, gdzie już nagrywam, więc no cóż, sami rozumiecie. Niestety nie mam możliwości przyspieszenia się tutaj jakoś tak, a przydałoby się troszkę. Mam wrażenie, że przydałaby się jakaś taka możliwość przyspieszenia albo jakiejś szybkiej podróży, ale no... Wiadomo, to jest już dosyć stara gra, 2000 bodajże trzeci, chyba to 2003 to był, kiedy ona wyszła. Więc jestem w stanie zrozumieć, dlaczego jest taki, a nie inny system tutaj. Odleczmy się, bo i tak raczej z niczym walczyć teraz nie będziemy przez najbliższy czas, więc warto się będzie po prostu wyleczyć na maksa. I też leczenie możemy sobie zrobić z pełnego paska. Nawet nam jeszcze delikatnie zostaje tej mocy. Tam gdzieś pożdała, więc nie będę go gonił. Nie chce mi się po prostu. Dobrze, niech sobie wychodzi, mam to gdzieś. My już ich tyle zabiliśmy, że nie będę teraz pakował expa. Z drugiej strony, fajne jest to, że jakoś da się z tego wszystkiego wyjść, wiecie, bez medkitów. To nie jest... O, przychodzę, jednak rzucił tutaj do nas. Będzie walczył. Że da się z tych wszystkich walk wyjść bez medkitów. Że da się to wszystko ogarnąć. Dlatego, że mamy mocy Jedi. Nie będzie tak, że po prostu będzie nam braknie pieniędzy, czy braknie medkitów i będziemy mieli przewalone, tak? To co mnie cieszy. To jest ta regeneracja, jest ta, ja mówię, są mocy Jedi. Mocno na sobie się regeneruje. Nie mocy, więc nie płaczę. Kurczę, ale nie, patrzę teraz. Czy ja mam wrażenie, że efekty, w sensie, czy efekty się podbiły wraz z dialogami? Nie, to chyba to co krzyczą postaci jest takie głośne. Będzie i tak. I tutaj był dziedziniec, tak, tutaj był dziedziniec, więc zaraz stąd lecimy. O, proszę bardzo, i widzicie, wrzucił ten robocik do niej. Zobaczmy, pogadajmy z nią. Więc myślę, że mi w uszach piszcza tylko te ścigacze. Eliza. Oh, thank you. To... I don't know what I would have done if I had lost him. It's just so great to have him back. We're just gonna go right home, right now, and celebrate. Aren't we my lovely little droid? Don't worry. I'm gonna hug you, and oil you, and care for you, and make sure you never,
Liczyłem, że będzie troszkę inny outcome z tej sytuacji, że jednak jej trochę... Będziemy mogli przemówić do rozumu, żeby zaczęła się spotykać z ludźmi. A chyba nie za bardzo. Patrz, jakiego boosta gość dostał, tak? Ten robot. Jak zapieprza. Koniec. Da się wyleczyć i lecimy. Więc to z powrotem, zobaczmy, czy z kimś będzie można pogadać. John, właśnie. Zrobię ich przywódcę. Have you found the Mandalorian Raiders yet? Thank you, young master. My daughter can now, I think, rest in peace. Dziękuję, John. Here is the reward I promised you. Again, I thank you. I will be sure to tell the council of your great deed. Odrzucanie tego jest moim zdaniem głupotą troszkę. Chyba, że dzięki temu można na przykład zdobyć punkty jasnej strony czy coś, ale nadal, no, 1000 kredytów to nie jest mało. I hear you managed to return Johanny to the order. Congratulations. I regret not being able to tell you more, but some things you must see with your own eyes. Is there something I can help you with? Indeed. What is it you would like from me? Nic więcej już się nie dowiemy od niego. Myślę, że z nim będziemy mogli jeszcze coś więcej pogadać, ale wychodzi na to, że wracamy, moi drodzy, do rady. I znowu będzie dużo gadania, więc to mnie cieszy i jak zwykle mój nos musi odwalać. Nie wiem dlaczego, mój nos chyba odwala najczęściej przy grach RPG. Właśnie, zobaczcie, jest Juani tutaj. I must give you my thanks. Because of you, siła. I am once again welcome within the Jedi Order. Wiedziałeś czegoś więcej o Quatarze? Quatra's injuries were not so severe as I first believed. Nie umarła. I was foolish to believe I could harm a master such as she with my clumsy efforts. The fierce confrontation between us was nothing more than part of my training. Quatra wanted me to understand the threat of the dark side, to see how easy it was to fall from the path of light. After our last battle, Quatra had nothing left to teach me. I needed time alone to explore the turmoil of my own spirit. Only then was I ready to follow a guide, you, back to the light. When I left, Quatra knew her work with me was done. There are other disciples who need training throughout the galaxy, and she could not stay to see if I passed this most difficult trial. With your help, I have passed this difficult trial. The council now feels I am ready to continue with my training, though they have asked me to wait here for the time being. Hey, I'm glad to see you're not getting hung up on all this. The past is in the past, you know? First the Jedi trick you into becoming an enemy, then they welcome you back as a friend. I can't say I approve of their training methods. I do not know what the Council has in store for me, but I will trust in the Force and the way of the Jedi to help me through whatever is to come. Ciekawe, że w ten sposób to zrobili. You have done a great thing. One of our own had strayed, but you have returned to Johanny to the order. Dlaczego zatrzymali jej szkolenie, żeby sprawdzić, czy znowu nie przejdzie na ciemną stronę w trakcie. Albo będzie ono dużo wolniejsze, tak mi się wydaje. To jest moja opinia. Niemniej, lecimy do Bastilii. Zobaczymy, czy możemy z nią pogadać już. Teraz i z tą radą. Samo te kryształy będziemy mogli. Okej. Okay. Samo te kryształy możemy tutaj... If you have questions, you should direct them. ...się zapytać. Greetings, young apprentice. Have you come seeking knowledge of the past? As a the Mandalorian Wars, the fall of Reva. Nie. Dobra, chętnie się nauczyć czegoś nowego. Zobaczymy, czy może tutaj nam powie coś nowego, czy nie. Of course, I could not tell you the entire history of our order. The Jedi have existed for thousands upon thousands of years. We are as old as the Republic itself. Instead, I will begin 40 years ago with the War of Exar Kun. Like Malak and Revan, Exar Kun was a Jedi who fell to the dark side and led an army against the Jedi and the Republic. Exar Kun was defeated, but the war left both the Republic and our own order severely weakened. For 20 years, we struggled to rebuild. Trying to erase the scars of the terrible conflict. Okej, co ma wspólnego z Revanem i Malakiem? All things in time. You shall learn that history is an intricate weaving of many events. No one thing can be understood without the proper context. 20 years ago, the Mandalorians, aware that the Republic was in a weakened state, began conquering small worlds on the Outer Rim.
They were careful to choose only planets outside the Republic's jurisdiction. After much debate, the Senate chose not to intervene. As long as the Mandalorians avoided planets that were members of the Republic itself, there would be no retaliation. Tak, chciałem tylko powiedzieć, że zauważcie, że było powiedziane, było użyte słowo event, tak? Bardziej na zasadzie właśnie tego, o czym mówiłem, czyli nie, że czyta się to jako event, tylko bardziej jako event, czy coś tego typu. No tutaj wybaczcie, moją wymowę nie jest też perfekcyjna. Ale chciałem po prostu zwrócić uwagę na to, że mimo wszystko w naszym polskim akcencie używamy tego troszeczkę nieodpowiednio. Tak samo jak używamy yupi zamiast yapi, albo happy zamiast happy, albo sad zamiast sad, albo bad zamiast bad. Znaczy bad też oczywiście jest jako łóżko, tak? Ale wiecie, o co mi chodzi. To A bardzo często zamieniamy na E, co jest błędem, bo to jest właśnie element naszego akcentu. A ja się staram go wyzbyć troszkę, bo jednak wolałbym mówić bardziej poprawnie również z akcentem. I wiecie, takie mam po prostu tutaj skojarzenie językowe a propos tego, skoro już akurat się trafiło. Dobrze, lecimy dalej. To był chyba wielki błąd. Powiedzmy tak, no innej opcji tutaj nie mam chyba za bardzo do wyboru z takich sensownych. Przynajmniej moim zdaniem. Well, you can hardly blame the Republic. The memory of war was fresh in everyone's mind. Nobody was eager to relive the horrors in a campaign against the Mandalorians. But in the end, it was unavoidable. The Mandalorians stockpiled resources from their conquered worlds, preparing for massive assault. 7 years ago, they launched a simultaneous attack in 3 separate sectors of Republic space. The Senate had no choice but to retaliate with the entire Republic fleet. Jestem się bardzo podoba w tej grze, to, że bardzo dużą uwagę została jednak rzucona do tego, żeby mimika była dobra. To właśnie ruchy głowy, ruchy gałek ocznych, ruchy języka, ust, to wszystko jest tutaj zawarte. Co prawda w bardzo prymitywnej formie, bo no, gra nie jest ultra najnowsza, ale i tak jest to zaskakująco dobrze zrobione i szczerze szacunek, naprawdę. Jakby wiem, że wy mówicie, że o, ja się tam nie skupiam i tak dalej, ale to jest coś, co warto zauważyć, szczególnie jeśli się interesujemy grami. TV Gry, czekam na propozycję współpracy Kappa. Nie, dobra, głupi żarcik. Nie nadaje się do TV Gry. Powiem szczerze, moja wiedza na temat gier jest zbyt mała. Moja wiedza na temat technicznych aspektów gier jest również zbyt mała. I moje umiejętności pisania artykułów również są zbyt małe. Chociaż mam parę rzeczy, o których już mówiłem, że chcę zrobić na nich temat film. Natomiast nie jest to moim zdaniem poziom, który przedstawiałby również poziom materiałów na TV Gry. Chociaż wiem, że i tam są pewne drobne wpadki, gdzie niektórzy redaktorzy potrafią walnąć babola dosyć sporego przez brak researchu albo za małą ilość researchu. Natomiast tak jak mówię, no ja uważam, że ja się nie nadaję do tego, żeby nie nadawałbym się po prostu, żeby tam nawet aplikować, więc tak, ktoś mi powie o tym, że się nie doceniam, tak? Nie, uważam, że całkowicie realistycznie na to patrząc, po prostu nie miałoby to po prostu sensu. Czyli nawet zakładanie osobnego kanału, jak na przykład jest Zagrajnik bodajże chyba, tak, czy UnEU, no to nie jest content, do którego bym się nadawał, bo ja po prostu nie jestem za dobrym redaktorem. Ja jestem dużo bardziej osobą, która spontanicznie potrafi mówić o czymś przez pół godziny czy godzinę. Co zresztą zauważyliście już niejednokrotnie i są to tematy bardziej dalekie od gier, bardziej społeczne, bardziej związane z socjologią, aniżeli grami sami w sobie. Pomimo, że socjologii nigdy nie studiowałem i nie mam zamiaru. Uważam, że sama w sobie, tak samo jak na przykład etymologia, są to ciekawe nauki, ale bardziej na zasadzie zainteresować się, a nie studiować. Dlatego, że po prostu, będąc szczerym, uważam, że ciężko jest mieć jakąkolwiek przyszłość, szczególnie jeśli co roku wychodzi na przykład 100 czy nawet 20 powiedzmy studentów, jeśli wyjdzie z etymologii co roku, to jest bardzo dużo. Nie jest aż tu potrzeba etymologów, moim zdaniem, w Polsce co roku. Ale to tylko moja opinia. Dobrze. Czy Jedi wzięli w nich udział, bo tutaj troszeczkę znowu odszedłem od tematu. The Republic petitioned the Jedi Council for aid, but there were many factors to consider before we allowed ourselves to be drawn into another conflict so soon after the war with Exar Kun. While the Jedi Council preached patience, there were many among our order who were eager for us to join the battle. 2 young knights in particular demanded immediate action, Revan and Malak.
They rallied many of the Jedi to their cause, and against the wishes of their masters, joined the Republic fleet battling the Mandalorians. Revan was a brilliant military leader, and the Republic fleet began to win victory after victory. 4 years ago, the Mandalorians surrendered unconditionally. Jak doszło do tego, że Revan uległ ciemnej stronie? Revan and Malak were heroes, the great saviors of the Republic. A third of the Republic fleet was under their direct command. And then something happened. Instead of returning after the war's end, the ships under Revan's command went deep into unexplored space. They claimed to be searching for the last remnants of the Mandalorian fleet. All contact was lost. For many months, it was assumed some great disaster had befallen the entire fleet. Everyone thought they were dead. There were unsubstantiated rumors of Revan and Malak being seen on a number of different planets. Te planety były zniszczone pewnie. Scattered przez nich. Widzieliście, co oni zrobili z... O Jezu, jak się nazywało? Jak się nazywało tam to pierwsza planeta? Reef? Nie pamiętam teraz. Nieważne. Gdzie oni zniknęli? Perhaps they simply went far beyond the edges of Republic space. Maybe they found previously undiscovered hyperspace routes to the ends of the galaxy. Nobody knows for certain. 3 years ago, Revan and Malak returned at the head of a massive invasion fleet. Revan had assumed the title of Sith Lord. Moim zdaniem oni zaczęli już legać w ciemnej stronie, gdy po prostu sprzeciwili się mistrzom i jednak objęli to dowodzenie nad flotą, tak? I niby zostali bohaterami, tak? Ale ostatecznie. Zwiodła ich ta ciemna strona i wydaje mi się, że po prostu oni chcieli zabijać i nie robili tego dlatego, żeby uratować Republikę, a po to, żeby po prostu dokarmić swoją ciemną stronę, jeśli można tak powiedzieć. Revan wziął statki dla floty Sithów. Some of the ships in the Sith fleet are those that were under Revan's command during the Mandalorian Wars, but many more are of an alien design we've never seen before. The source of this massive fleet is one of the many things about the Sith we cannot explain. It seems impossible to have created it in such a short time, yet we cannot deny its existence. The source of the Sith soldiers is unfortunately much easier to understand. Initially, the bulk of the force were former Republic soldiers who had served under Revan. With each conquest, thousands more flocked to join the invaders, swelling their numbers. Even many of our own order have betrayed us. Mnie się wydaje, że po prostu oni te statki odkupili sobie, czy z podbitych planet po prostu wzięli, prawda? Tak samo mogli mnie robić część statków, po prostu rozmontować i złożyć z nich inne. Bądź po prostu, nie wiem jak to może jeszcze wyglądać. Nie wiemy, co jest do końca poza tymi rubieżami, znaczy ja przynajmniej nie wiem. Możecie dać znać, jeśli wiecie troszeczkę więcej na temat lore i kwestii intergalaktycznej geografii. Co było potem? For 2 years the Sith were all but invincible. Fortunately, Bastila and her battle meditation allowed the Republic to win a few key victories and kept the Sith from total triumph. In desperation, we set a trap for the Dark Lord. Bastila was with the strike team that tried to capture Revan, as you probably know. She was there at Revan's end. That was nearly a year ago. But things have not improved. Malak has stepped in and assumed the mantle of Dark Lord for himself, though he's far from Revan's equal in strategy or tactics. Still, his fleet continues to grow in both ships and soldiers. If we do not find some way to stop the Sith soon, Malak will overwhelm us with sheer numbers. Jaka nauka płynie z tej historii o Revanie? Prawda. Revan's tale shows us how even the greatest of Jedi can fall to the dark side. You must always be on guard against the evil that dwells within you. Weźmy to sobie do serca, Mistrz Dorak. Dobrze, taką oto naukę dostaliśmy na sam koniec praktycznie odcinka. Jeszcze pogadamy z Vandarem. It is good to see Jahani has returned to the way of the light. You are to be commended for your role in this. Your actions give us great hope for the future. Go to Master Jar and inform him that Jahani has returned to us. Okay. I think you may be nearing the end of your apprenticeship.
I must congratulate you on your actions. You have saved Jahani and brought her back into the Order. And have given us all great hope for your future success. Okay. May the Force be with you as you continue your training. Dobrze. Ale jeszcze mamy 3 minutki, to chodźmy do Zara. Do Zary, chodźmy do Zary. No, przepraszam, głupie żarty znowu. You have done well, my pupil. The ancient grove has been purified, and Juhani's journey down the dark path has been halted. Because of you, she walks once more in the light. But though she was saved, do not dismiss what happened to her. Juhani is both dedicated and true to the ideals of the Order, yet she was still vulnerable to the dark side, as are we all. She struck her master in anger during her training and injured her greatly. But it was Quatra's choice to test Juhani this way, and it seems to have made its point. Juhani has been redeemed, and you have passed your final test. Congratulations, apprentice. Or should I say, congratulations, Padawan. You have proven yourself worthy of joining the Jedi. Let me be the first to welcome you as a full-fledged member of our order. Parę razy mówiłem, że jestem Padawanem i tak dalej. No dopiero teraz. Zastanawiam się, co by było, jakbyśmy ją zgładzili. To raz. Dwa, wychodzi na to, że ona jednak była ranna, tamta mistrzyni, dosyć poważnie względem tego, co było powiedziane. W sensie, jak zostało jej to wytłumaczone, że oni były niby wcale aż tak bardzo te rany poważne. No i w porządku, tylko co z tą kopalnią, znaczy co z tą jaskinią kryształów, tak? No jakby nic z tego na razie nie wychodzi. Nic z tego na razie nie wynika. Zaraz coś nam jeszcze więcej powie. Nie, ona idzie tutaj do mistrzów Jedi. Bardzo się... O, zauważyłem dopiero teraz, że mam taką kieszonkę, bo zobaczcie, czerwoną przy pasie. ja to mam naprawdę... Mój mózg, nie wiem dlaczego tak po prostu działa czasami. Obręcz werpińska, co to daje w ogóle? Bola plus 3. To mi się raczej nie przyda. Ale czy oni będą czegoś z tych potrzebować? Co to w ogóle daje jej? Ten wzmacniacz słuchu. Chyba wolę dać. Nie wiem, do czego do końca jest wola. Ale wydaje mi się, że to jest lepkie. Lepsze niż pozostałe rzeczy. Właśnie, ja myślę, że będę pokazywał sobie nowe przedmioty po prostu tylko, bo nic więcej rzeczy z tego nie jest potrzebne. Kryształ rubat, kryształ czarny. Właśnie, zastanawiam się, co z tymi kryształami będziemy mogli zrobić. Pewnie będziemy mogli włożyć sobie do mieczy. O, premia do obrony plus 1. Max premia do zręczności plus 8. Raczej nie będę używał tej szaty na razie, bo nie wydaje mi się ona najlepsza. Bo czy muszę sprawdzić ten bonus do zręczności, jak działa tak dokładnie. Okej, to tyle z nowych przedmiotów, fajnie. Jeszcze mamy Bastila, Carve, Kandarus. Okej, to jest kwestia jego po prostu i Mroczny Jastrząb jeszcze. O, właśnie, i ten tor wyścigowy, kurczę, nie mogę się jeszcze mocno doczekać trochę, aż będziemy mogli sobie w końcu podróżować pomiędzy planetami. Dobrze, moi drodzy, ja mamy 30 minut, ja się oczywiście znowu zagapiłem troszkę na ekwipunku. Dziękujemy bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie w Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. A my widzimy się już za 2 dni w kolejnym odcinku, gdzie dowiemy się, co zadecyduje Rada Jedi, jak nas pasują i czy zostaniemy rzeczywiście Padawanem Bastili. Tak więc do zobaczenia.